Koszykarki CCC Polkowice mają upragniony finał Mistrzostw Polski. W piątym decydującym półfinale Fort Germas Ekstraklasy ograły po dogrywce AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 80-69. W finale czeka Wisła Kanpak Kraków. To historyczny awans CCC do wielkiego finału koszykarskich rozgrywek. Strasznie się cieszę, po prostu nie wiem jak to opisać, aż prawie głos straciłam. Bardzo ciężki mecz, no nie wybaczyłabym sobie, jakbyśmy dzisiaj to spotkanie przegrały. Po prostu nie wiem, co bym zrobiła. Łzy w oczach, łzy szczęścia, ale to nie powiedziałeś jeszcze ostatniego słowa. Dokładnie, sukces już jest bardzo duży, teraz gramy na luzie, jest finał. Co będzie, to będzie. Mówiła zaraz po meczu Justyna Jeziorna z ekipy pomarańczowych. Mecz układał się po myśli CCC, ale tylko do pewnego momentu. Pierwszą kwartę miejscowe wygrały 17-13, drugą 20-12 i na przerwę schodziły z pewnym prowadzeniem 37-25. Jednak już trzecia kwarta w wykonaniu polkowiczanek była fatalna. Nie szło pod obiema tablicami, a akademiczkom wchodziło do kosza praktycznie wszystko. Trzecie 10 minut rywalki wygrały 23-13 i zaczęło się robić nerwowo. Również ostatnia część spotkania należała nieznacznie do AZS-u, który wygrał 13-11, a to oznaczało wynik po 61 i dogrywkę. Tu już na szczęście więcej sił i zimnej krwi zachowały polkowiczanki, które wygrały 19-8 i cały mecz 80-69. Po meczu był taniec radości, łzy szczęścia i lejący się szampan, mówi prezes polkowickiego klubu Krzysztof Korsak. Ogromny stres, ogromne napięcie. Dobrze, że wygraliśmy, bo nie wiem, jakbym to wytrzymał. Gorzowie, speaker krzyczał, że ma najlepszych kibiców w Polsce, ale to, co dzisiaj pokazali nasi kibice, to przerosło też i pewnie moje oczekiwania. Mamy cudowną, cudowną publiczność. Przy takiej publiczności warto grać i warto wygrywać. No emocje są ogromne. Sukces życiowy naszego klubu, naszych dziewczyn, trenerów, wszystkich nas. Takie były założenia. Wejść do finału, mieć szansę gry w Eurolidze. Taki cel postawili przed nami sponsorzy, czyli pan Miłek i burmistrz Wabik. No, cel został osiągnięty. Punkty dla pomarańczowych zdobyły Carter 21, Green 15, Majewska 14, Col 11, Trofimowa 9, Jeziorna i Babicka po 4 oraz Musina 2. Pierwsze mecze finałowe w sobotę i niedzielę w Krakowie.